Zdrowia. Dlaczego socjalizm jest tak atrakcyjny co 2-3 pokolenia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No teraz aktualnie kandydaci na prezydenta, no to są zawzięci socjaliści. No i nawet się nie wstydzą. Bernie Sanders. Bernie Sanders to staruszek, nigdy nie pracował. Taka czerwona świnia w Waszyngtonie ciągle jest od 50 lat. Na swoją podróż ślubną pojechał do Moskwy. No i on jest wielkim socjalistą. No i w zasadzie no to przeklina wszystkich milionerów, bilionerów, pomimo że sam jest milionerem. Ma dom w Vermont, tam gdzie mieszka, w Waszyngton, jeszcze w innym stanie. Jego same nieruchomości są obliczone na 2,5-3 miliony dolarów. No, ale on socjalizm chce wprowadzać dla całego kraju. No i w zasadzie chroni, czy tam nie krytykuje kapitalizmu dla siebie. No bo on mówi, że napisał 3 książki, które bardzo dobrze się sprzedawały. I on swojemu krytykowi, który powiedział, jakim on socjalistą jest, on powiedział, jak ty napiszesz 3 książki, no to też możesz być milionerem. No także bezczelność czerwonych świń po prostu nie ma znaczenia. To tak jak w Polsce za PRL-u jakaś czerwona świnia powiedziała, że partia wyżywi się sama, czy partia zawsze się wyżywi, tak? Urban, czerwona świnia, co zrobił magazyn Nie, no to on proponował wysyłanie z PRL-u kocy, czy tam śpiworów dla bezdomnych w Nowym Jorku. No ale to jest taka doktryna, socjalizm to jest taka fałszywa doktryna. No i w zasadzie te wszystkie nowe pokolenia to mało co wiedzą. No ale to co oni wiedzą, na kim się obiecuje, że będzie za darmoche wszystko, czy za darmoche będzie dużo, dużo im dawane, no to zazdrość po prostu wzbiera, no i chcą głosować. Co jest problemem socjalistami? Co jest problemem dla socjalistów? No problemem dla socjalistów jest to, że ktoś inny zarabia więcej pieniędzy. Socjalizmu brat, liberalizm, no to są zawsze tylko dotyczą uczuć, nie dotyczą nic innego, tylko uczuć i nie zwracają uwagi socjaliści na jak się kończy jakaś tam idea. No i tylko intencje jest to, co ludzie chcą zrobić, jest najważniejsze, a to, że wszystko się gnije, wszystko się rozpada, że nic nie wychodzi, no to powoduje to, że po prostu znajdują jakieś inne nowe utopijne rozwiązania. No w Ameryce wojna z biedą, czy wojna z nędzą doprowadziła do tego, że wśród Murzynów 80% Murzynów nie zna ojców, tylko dlatego, że państwo po prostu daje zasiłek samotnym matkom. I tak jak samotnych matek nie było w latach 1920-30, no bo Murzyni byli bardzo religijni i oni te małżeństwa, to proporcje czy procenty Murzynów, którzy by mieli małżeństwa, były nawet większe niż wśród białych. Także, że to jest państwo rozwaliło społeczeństwo, szczególnie murzyńskie. No białe też rozwaliło, ta ilość rozwodów i ilość, powiedzmy, pomocy jest nieprawdopodobna. 50 lat temu już dużo ludzi pisało, że McDonald's sam w sobie zatrudnia więcej ludzi niż powiedzmy wojsko. No i pozwala im zostawać menadżerami, pozwala im brać i płacić za kursy i tak dalej. Także ludzie ogólnie nie rozumieją wolności, swobodnego rynku i że wolny rynek był potrzebny do tego, żeby zrobić firmy takie jak, powiedzmy, General Electric. Ameryka od lat w zasadzie już zmierza w kierunku socjalizmu od lat 30., 60., 70., 80., 90., a teraz po prostu jest jakaś taka eskalacja, jest nieprawdopodobna.
podobne. No i jest po prostu bicie batem, tak? I ten niewolnictwo, gdzie w czasie wojny secesyjnej, czyli tej, kiedy południe odłączyło się od północy, to 500 tysięcy białych żołnierzy zginęło. Pomimo, że powiedzmy import murzynów z Afryki był już zakazany od 1808 roku. No ale to w Afryce niestety, tam ciągle były wojny, oni nie wiedzieli co robić z tymi niewolnikami, których łapali w czasie wojen, no to wysyłali je na wybrzeże. Na wybrzeżu Żydzi i Arabi je sprzedawali białym, biali wysyłali ich do Brazylii. No w Brazylii było dużo więcej murzynów, na Jamajce, na Dominikanie, na Haiti i tak dalej, dużo więcej niż w Ameryce. No Ameryka ma kasę, no to teraz Ameryka jest bita. No. I dlaczego ten socjalizm jest taki atrakcyjny? No to jest jak, co powiedzieć, co to jest socjalizm, tak? No bo część ludzi, no to mówi, że to jest centralne planowanie. No tak ogólnie się mówi, że socjalizm to jest wtedy, kiedy wszystkie te produkcja należy do ludu. No tak się mówi do ludu, że nie ma tego fabrykanta. Czy skandynawski jakiś taki styl tej siatki społecznej tam, że nikt nie spadnie powiedzmy do przepaści. Ale Bernie Sanders to on przekonał wszystkich swoich ludzi, którzy na niego głosują, na niego jako socjalistę. No i on ma tysiące, setki tysięcy ludzi w wieku poniżej 30 lat. No ale oni, ci młodzi, to oni nie bardzo tak już wierzą w to, że powiedzmy rozkułaczyć ludzi, zabrać dziedzicom, porozdzielać ziemię wśród chłopów, zabrać fabrykę, żeby robotnicy pracowali. Nie, oni w zasadzie to wolą tylko niech kułacy pracują, niech dziedzice pracują, niech fabrykanci pracują. Tyle po prostu, że zamiast płacić to, co płacą do teraz, mimo wysokie stawki, no to niech płacą 2 czy 3 razy. No w zasadzie to chcą ich załatwić podatkami. Nie chcą pracować na tej ziemi zabranej dziedzicom, czy nie chcą prowadzić fabryki tego fabrykanta. Tylko w zasadzie chcą pieniądze. No socjaliści, lewica i prawica, można powiedzieć, socjaliści i konserwatyści ogólnie zastanawiają się, czy ludzie z zasady są dobrzy, czy z zasady są źli. No, liberałowie, socjaliści twierdzą, że ludzie są dobrzy, tyle tylko, że zrujnowani przez wyzysk. Konserwatyści dla odmiany mówią, że ludzie są źli z reguły, no ale mają te swoje egoistyczne impulsy, no ale można ich jakoś tak utemperować, ukierunkować, pokazać im jakieś normy kulturowe, no kontrolować poprzez prawo, przez rodzinę i tak dalej. Także to są dwie różne rzeczy. Socjaliści mówią, wyzysk niszczy człowieka, a konserwatyści mówią, człowiek się poprawia z moralnością i sprawiedliwością. Także nie ma tego połączenia. Jest po prostu dwie grupy, które są tak daleko od siebie, że to jest nieprawdopodobne, skąd to się, jak to jest. No i skąd to się w sumie wzięło? To marksiści twierdzą, że pierwsi ludzie, którzy w tych swoich plemionach, w tych swoich grupkach, w tych swoich takich bandach, no to byli prawdziwi komuniści, no bo oni szli tam do lasu, zbierali, później szli, powiedzmy, coś upolowali, przychodzili i się dzielili. No nie jest tak do końca, no bo zawsze był ten szef, który powiedzmy kopulował z większością ilością kobiet. Nie było powiedzmy małżeństwa, tylko jeden po prostu trzymał za mordę. No ale najciekawsze to dzielenie jest. No okazuje się, że dzielenie też nie jest takie proste. To dzielenie, powiedzmy, jeżeli było polowanie, no to tego jelenia, czy tego tura, czy cokolwiek tam złapali, to dzielili. Dzielili, tak dawali wszystkim. No ale takie rzeczy, które jagody, grzyby, tam gdzieś trzeba było właśnie
nazbierać, no to już nie do końca. No i nawet takie badania na koledżach, na uniwersytetach robili, takie wirtualne. No gra w zasadzie, można było powiedzieć. No i właśnie wzięli grupę ludzi i jedną ludzie wpuścili w teren, gdzie mieli szukać miodu. Czyli miód, no to coś, co bardzo, to jest łuta szczęścia, tak? Jak się znajdzie, no to się ma, jak się nie znajdzie, no to się nie ma. No i ludzie tam poszli, kilkanaście osób poszło, no i ci, co znaleźli, no to bardzo chętnie to się dzielili z innymi, no bo w zasadzie myślenie to było takie, jak ten miód jest robiony przez te pszczoły, no to nie jest tak tego dużo, to ten, który znajdzie za tydzień czy za dwa, no to chciałby dostać działkę od kogoś, kto znalazł. Także te szczęście w tym wszystkim, no to bardziej pasowało się podzielić. No ale powiedzmy druga grupa, która szukała jagód, no to już się tak za bardzo nie dzieliła, no bo ten kubeczek jagód, no to wiadomo było, że jak się idzie, bierze się ten kubeczek i się chodzi 3 godziny powiedzmy i się nazbiera kubeczek, no to chciało się zjeść, no i wiadomo, chodziłem 3 godziny, mam kubeczek, zjem, no to jeżeli ktoś przyszedł i nie miał kubeczka, no to wiadomo było, że on nie chodził 3 godziny, tylko leżał gdzieś pod drzewem, no i nie miał tego kubeczka, no to ten, co miał, no to od razu wiedział, słuchaj, leżałeś, nie pracowałeś, no to dlaczego ja mam ci dać? No i to takie po prostu, nie jest to tak skomplikowane, to nie jest tak skomplikowane, jak ludzie tłumaczą, no, ale niestety jest tak, że jeżeli ktoś pracuje powiedzmy po godzinach, no to podatki są takie, że w moim przekonaniu, jeżeli ktoś pracuje 40 godzin, a później pracuje następne 20 godzin po godzinach, no to on powinien być traktowany jako półtora, powiedzmy, podatnika, albo nawet więcej niż półtora podatnika, dlatego że nadgodziny są płacone 1,5 razy, a później nawet więcej niż 2 razy. Także jeżeli ktoś pracuje 1,5 razy więcej, no to on powinien być traktowany na co najmniej 1,5 albo 2 podatników do odpisywania tam tych swoich ulg podatkowych, no bo pracuje 2 razy więcej. No a niestety system taki socjalistyczny, czy w Ameryce, czy w Polsce jest taki, że patrzą na tą ilość tych kubków z tymi jagodami i oni mówią, ty masz tyle kubków z jagodami i nie ma znaczenia, czy ktoś zbierał od świtu do nocy. Oni mówią, zabieramy ci połowę, powiedzmy, tak? A ten, który leżał i ma jeden kubek, no to mu w ogóle nic nie zabiorą, no bo mówią, że on musi zjeść ten kubek, tak? Także to jest właśnie ten socjalizm, który jest ciężki do zaakceptowania dla konserwatystów. Tak samo jest na temat zasiłków. Były robione takie badania pomiędzy Duńczykami i Amerykanami. No i było powiedziane dla tych ludzi, że jest trzech ludzi na zasiłku. No i o jednym no, nic nie powiedzieli, no to większość Duńczyków myślało, że on jest na zasiłku, dlatego że nie miał szczęścia. No, Amerykanie mniej pomyśleli, że nie miał szczęścia, także podejrzewali coś. Później drugi człowiek, no to było powiedziane, że on jest na zasiłku, no bo jest po wypadku. No to Duńczycy i Amerykanie w zasadzie doszli do wniosku, że no należy mu się, tak? No a trzeci wypadek był, że powiedzieli, że ktoś był na zasiłku, no bo mu się nie chciało pracować. Także, że i Duńczycy, i Amerykanie nie bardzo byli, no nie pochwalali tego, czy powiedzmy krytykowali. No i to jest naturalne, tak? Także oszukaństwo w żadnym społeczeństwie nie jest no preferowane, można powiedzieć, tak? Wolność, jak można w zasadzie utrzymać wolność bez
i w sumie powodzenie i pomyślność, no to zależy właśnie od psychologii tłumu, tak, tak trzeba zrozumieć, jak my się wykształciliśmy, jako tych zbieraczy, jak my się, jak to się wszystko utrwaliło, tak, no bo powiedzmy Hongkong, taka historia Hongkongu, no, poszli w górę gospodarczo. No prawda jest taka, że powiedzmy po drugiej stronie były Chiny komunistyczne, gdzie bardzo dużo było robione, tak? Bo te pierwsze fabryki takie, czy wyłączone z kontroli komunistów, no to było robione dla Hongkongu po drugiej stronie. No ale to jest duży jakiś sukces. Singapur też duży sukces jest. No tutaj, tam też jest tajemnica w sumie, bo kiedy Anglicy wyszli, no to zostawili miliardy w stoczniach i tak dalej. No ale socjaliści, komuniści, oni jednak uwielbiają, powiedzmy, rozdawnictwo Wenezueli. Rozdawnictwo Wenezueli. No gdzie jest ten problem? Problem jest w tym romantycznym socjalizmie. To jest, dużo ludzi sobie wyobraża, że to by było bardzo ślicznie, jeżeli ludzie by żyli tak, dzielili się i każdy byłby równo, i to był jak, każdy byłby jak członkiem innej rodziny. No ale to nie jest tak możliwe, no i w zasadzie nie jest uczciwe. Wolny rynek sprawia również, że intelektualiści, no w sumie są niepotrzebni, tak? Wszyscy ci ludzie, którzy walczą o tę wolność społeczną, no to są ludzie, którzy atakują instytucje społeczne, które jako tako działają. Romantyczni socjaliści w zasadzie to doprowadzają do tego, że oni dochodzą do władzy, oni zostają w biurze politycznym, oni są politykami. I jeżeli to wszystko upada, no to nigdy nie tłumaczą, dlaczego to upada, że po prostu wolny rynek powoduje puste półki. Oni zawsze znajdują jasia do bicia. No, czy to są właśnie gułagi, czy to są ludzie kułaki, czy dziedzice i tak dalej. Oni po prostu znajdują tych, kogo chcą wykończyć, i pokazują, to jest wina, a nie jest wina, że my po prostu rozpieprzyliśmy. No... Ostatnia też sprawa, co można powiedzieć, jest to, że liberałowie i socjaliści, no to bardzo można powiedzieć, patrzą na uczucia, a moralność jest bardzo, bardzo ważna w tym wszystkim, czyli można powiedzieć opieka względem krzywdy, jakaś uczciwość, sprawiedliwość względem oszukaństwa, wolność względem ucisku i tak dalej. No, dużo ludzi, co protestuje, no to mówią, powiedzmy, opodatkować bogatych, aż pisną, tak? No, a konserwatyści mówią, trzeba przestać karać sukces, no i trzeba przestać wynagradzać nierobienie, tak? Także to są te dwie rzeczy, które w zasadzie powodują to, że dwie grupy kompletnie się nie rozumieją. Nie rozumieją, nie zrozumieją i nigdy nie dogadają. Po prostu ta chciwość ludzi, patrząc na to, co druga ktoś ma, nie patrząc na to, dlaczego ma, albo jak to się wzięło, skąd to się wzięło, no to nigdy nie doprowadzi. No i łapanie cudzego, no to niestety jest, no jest szaleństwem, bo zawsze zacznie brakować i socjalizm zawsze przyprowadza puste półki. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka, dzwoneczek, zindzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.